Witam. Dzisiaj porozmawiamy o ogoniastych bestiach. Zapraszam. Standardowo, najfajowsze komentarze poprzedniego odcinka oraz lista bogatych ludzi, którzy ofiarują mi swój hajsik. Dzięki. Normalnie tego nie robię i strasznie tego nie lubię, ale YouTube tak mi tnie zasięgi, że szkoda gadać. Dlatego jeśli podobają Ci się moje filmiki, to zostaw łapkę w górę. Zobaczymy, czy coś to daje. Może na samym początku wytłumaczę, czym w ogóle są ogoniaste bestie. Są to żyjące formy czakry, które Hagoromo Otsutsuki podzielił na 9 bestii, po tym jak zapieczętował w sobie Jubiego, czyli 10-ogoniastego. Posiadają one potężne rezerwy czakry, które znacznie przewyższają większość shinobi. Dodatkowo ich czakra jest czerwona, gdzie normalnie jest niebieska. Potrafią też telepatycznie się ze sobą komunikować oraz ze swoimi właścicielami. Nawet jeśli zostali w jakiś sposób od siebie oddzieleni, to po latach nadal mogą ze sobą rozmawiać. Dodatkowo jeśli duża ilość czakry ogoniastej zostanie od niej oddzielona, powstanie druga kopia właśnie tej ogoniastej bestii. Spożywanie mięsa bestii kończy się śmiercią, chyba że osoba jest potomkiem mędrca sześciu ścieżek. Wtedy zyska ona umiejętności podobne do Jinchuriki. Tak się stało chociażby z Ginkaku i Kinkaku. Przez lata wierzono, że jeśli ogoniasta bestia lub jej właściciel zginie, to po prostu ich żywot się kończy. Jednak czakra ogoniastych bestii po jakimś czasie ponownie się połączy. Przykładem jest chociażby Isobu. Okej, teraz odpowiemy sobie na jedno z najważniejszych pytań. Czy im więcej ogonów, tym większa siła bestii? Otóż według Gyukiego nie. Powiedział on, że siła nie jest określana przez liczbę ogonów. W zasadzie nie wiadomo, czy powiedział to od tak, czy faktycznie tak jest, ale można przypuszczać, że rzeczywiście coś w tym jest. Dlaczego? Otóż spieszę z odpowiedzią. Gdy Akatsuki rozpoczęło swoją zbieraninę Jinchuriki, jedne były cięższe do pokonania, drugie mniej. Nie wiemy tak naprawdę, czy było to tylko pokazane w ten, a nie inny sposób, ponieważ nie było czasu na przedstawienie każdego schwytania z osobna, ale na przykład Gaara stawiał dość duży opór przeciwko Deidarze. Śmiem twierdzić, że największy z pozostałych Jinchuriki, a to dopiero jedno ogoniasty. W dodatku musiał ochraniać swoją wioskę, no i sam Deidara powiedział, że Gaara był silniejszy niż któryś z innych Jinchuriki. Hidan i Kakuzu poradzili sobie w mgnieniu oka z Yugi to Ni, pomimo tego, że wyglądało na to, że ma pełną kontrolę nad Matatabim. Kakuzu stwierdził wręcz, że zajęło im to tylko pół godziny. Isobu był wolny, więc bronił się sam, a walcząc z Tobim i Deidarą nie miał zbyt wielkich szans. Tak czy siak wyglądało to aż zbyt łatwo i żałośnie. Roshi ze swoim Son Goku w zasadzie padł od jednego wielkiego ataku Kisame, a ponownie wyglądało na to, że potrafił on kontrolować choć część swojej ogoniastej bestii. Dodam tylko, że Kisame stwierdził, że przyprowadzenie Roshiego żywego było problematyczne, tak jakby z łatwością mógł go zabić. Jak został złapany Kokuo w zasadzie nie wiemy. Utakata wraz z Saikenem nie mieli za dużo do powiedzenia przeciwko Painowi, co nie jest jakimś zaskoczeniem. Ponownie Hidan i Kakuzu walczyli przeciwko Jinchuriki, tym razem była to Fu z ogoniastą bestią Chomei. W zasadzie nie wiemy, jak to się stało, ale skoro tego nie pokazali, możemy zakładać, że dość łatwo. No i Sasuke, Karin, Suigetsu i Jugo versus Killer B. Nie do końca im się udało, ale do łatwych walk w sumie bym tego nie zaliczył. I tak jeśli prześledzić to, z jaką trudnością zostali oni pokonani, nie jestem w stanie wskazać jednoznacznej odpowiedzi, czy ilość ogonów ma znaczenie, z tego względu, że wszystkie te walki, które były problematyczne, rozgrywały się z postaciami, które były nam przedstawione dużo lepiej. Mowa tutaj o Garze i Killerze B. Walka jednego i drugiego była dłuższa niż łączny czas walk pozostałych Jinchuriki razem wziętych. Dlatego też nie chcę wysnuwać teorii dotyczących tego, czy Gyuki mówił to złośliwie, czy też była to prawda. Na pewno 10-ogoniasty jest najsilniejszy. Chyba nigdy nigdzie nie zostało to powiedziane, ale według moich spostrzeżeń, gdy bestia posiada właściciela, jest potężniejsza. Działa to na zasadzie symbiozy. Obydwie strony otrzymują korzyść z posiadania czy to właściciela, czy bestii. Oczywiście, gdy jest ona kontrolowana. Przez lata w świecie Naruto uważano, że ogoniaste bestie są bestialskimi istotami, które atakowały co popadnie, chyba że były uwięzione w ciele jakiegoś człowieka. Nie jest to prawda, jednak chociażby Jubi bez kontroli właśnie tak się zachowywał.
Mam nieodparte wrażenie, że dzięki połączeniu siły Bestii i Jinchuriki są oni dużo silniejsi. Dodatkowo wiedząc, że są się w stanie komunikować, to można tutaj zastosować taktyki, których normalnie zastosowałaby ogoniasta bestia. Pomimo tego, że wszystkie ogoniaste posiadają rozum, to jednak bardzo często, gdy były niekontrolowane, szalały i opierały się tylko na potężnej sile, co nie zawsze idzie w parze z wygraną. Może teraz chwilkę o historii ogoniastych bestii. Tak więc, jak już przedtem mówiłem na początku, Hagoromo Otsutsuki, znany jako mędrzec sześciu ścieżek, zapieczętował w sobie 10-ogoniastego i podzielił go na 9 zwierzątek. Każdy kolejny posiada o jeden ogon więcej. W zasadzie już wtedy powiedział im, że kiedyś ponownie się zjednoczą, co miało odzwierciedlenie w przyszłości na wojnie dzięki Naruto. Anime mędrzec ze swoimi zwolennikami nawet stworzyli 9 świątyń w różnych miejscach na świecie, gdzie mogły one sobie żyć. W zasadzie ogoniaste bestie zostały stworzone do balansu pokoju, aby nikt nie został poszkodowany. Pomógł w tym Hashirama Senju, który złapał kilka z nich i dał każdej z wiosek, aby zachować balans siły. Jednak pozyskanie tych bestii było zrealizowane za pomocą siły, a nie dlatego, że bestie chciały współpracować z ludźmi. Być może dlatego większość bestii poznaliśmy jako to bezmyślne, potworne i nienawidzące ludzi. Jako że były one potężne, to zaczęto je wykorzystywać jako broń i pieczętować w ludziach, żeby mieć nad nimi większą kontrolę. I tak w zasadzie mijały lata, aż do wątku Akatsuki, którzy postanowili złapać Jinchuriki i wydobyć z nich bestie, aby ożywić 10-ogoniastego. Jak wiemy z anime, udało im się złapać pierwszych 7, do tego potrzeba było jeszcze Gyukiego i Kuramy. Dlatego też najpierw Tobi próbował wykorzystać moc poprzednich 7 bestii, aby pokonać Naruto i Killera B. W zasadzie można powiedzieć, że mu się to udało i został Jinchuriki 10-ogoniastego. Obito został jednak pokonany i niedługo później Madara został kolejnym Jinchurikim Jubiego. Jakiś czas później Madara został wykorzystany do przywrócenia Kaguyi Otsutsuki, z którą musieli się zmierzyć Naruto i Sasuke. Gdy już im się to udało, ogoniaste bestie zostały wyciągnięte z jej ciała. Sasuke uznał, że są one powodem wojny i za pomocą Chibaku Tensei chciał je zabić, aby świat nigdy już o nie nie walczył. Naruto jednak z pomocą Dark no Jutsu przekonał go, żeby tego nie robił, a ogoniaste bestie zostały wypuszczone i żyją sobie jak chcą. Jedynie Gyuki i Kurama postanowili wrócić do Killera B i Naruto. To w zasadzie cała historia ogoniastych bestii. Mam jeszcze dla was kilka ciekawostek. Jeśli jakimś cudem osoba z kontraktem na przywołanie ogoniastej bestii spróbuje ją przywołać, gdy ta posiada właściciela, przywołanie nie uda się, lecz Jinchuriki doświadczy rozdzierającego bólu. Jeśli nosicielem bestii jest kobieta i zajdzie w ciążę, to planowany poród będzie za 10 miesięcy od poczęcia zamiast 9. Jedynie Shukaku nigdy nie został pokazany w formie z powłoką czakry Jinchuriki lub w drugiej formie właśnie. Najprawdopodobniej dlatego, że został on pokazany dość wcześniej i Masashi Kishimoto jeszcze wtedy nie wymyślił wszystkich umiejętności, którymi cechują się bestie. Czasami zdarzało się, że pełnia księżyca wpływała na Jinchuriki i ogoniaste bestie. Tak jak Gara twierdził, że żądza krwi Shukaku jest szczególnie silna właśnie w tamtych momentach. Jest kilku shinobi, którzy nie są Jinchuriki, a jednocześnie uważa się, że posiadają czakrę porównywalną do ogoniastych bestii. Takie osoby to Kisame, Hashirama, Madara, trzeci i czwarty Raikage. Jeszcze szybki opis każdej z bestii i kończymy. Shukaku przypomina Tanukę, dzięki niemu Gara potrafi kontrolować piasek, a nawet na nim latać. Dodatkowo Shukaku korzysta z uwolnienia ziemi i wiatru. Matatabi przypomina kota, jest bardzo szybka pomimo dużego rozmiaru oraz używa uwolnienia ognia. Isobu przypomina żółwia, używa halucynogennej mgły, potrafi zwinąć się w kłębek podobnie jak Choji, dzięki skorupie jest w stanie wytrzymać prawie wszystkie formy ataku. Używa uwolnienia wody. Son Goku przypomina goryla, jest bardzo sprawny fizycznie i jest całkiem niezły w taijutsu. Używa uwolnienia ognia i ziemi, co sprawia, że jednocześnie może używać lawy. Kokuo przypomina białego konia, jest sprawna fizycznie i atakuje swoimi rogami oraz posiada bardzo silną wolę, która pozwoliła się na krótko uwolnić od kontroli Tobiego. Używa uwolnienia wody i ognia, co sprawia, że może używać też wrzenia. Saiken przypomina ślimaka, tworzy żrące substancje oraz używa uwolnienia wody. Chomei przypomina chrząszcza,
Za pomocą skrzydeł może emitować oślepiający proszek i potrafi latać. Gyuki przypomina ośmiornicę, jest całkiem szybki i silny, cechuje się głównie atakami fizycznymi za pomocą swoich macek, jest drugą najsilniejszą bestią z całej dziewiątki. Kurama przypomina lisa, ma brutalną siłę, dzięki której jednym machnięciem ogona jest w stanie podnieść tsunami, jest najsilniejszą bestią zaraz po Jubim, używa uwolnienia ognia i wiatru. I to by było na tyle, zapraszam na mojego Discorda i fanpage'a, nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!